marcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje po raz pierwszy nabór wniosków na tak zwaną restrukturyzację małych gospodarstw. Będzie to premia, która ma być przeznaczona na określone inwestycje, na które są potrzebne środki własne. Pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza wyniesie 80%, a druga 20% kwoty przyznanej premii. Pomoc będzie dysponowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Chodzi o wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% i powinien przekroczyć granicę 10 tysięcy euro. O warunkach, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać unijne wsparcie, mówi Krzysztof Szczepanik z lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podstawowe warunki obejmują oprócz wymogu związanego z wielkością ekonomiczną gospodarstwa nieprzekraczającą 10 tysięcy euro, również obowiązek ubezpieczenia rolnika, który ubiega się o tego typu wsparcie w systemie ubezpieczeń rolniczych KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy jako rolnik lub małżonek rolnika. Innym kryterium jest również to, iż taki rolnik nie mógł zarówno w poprzednich edycjach programu PROF, jak i obecnych nie mógł korzystać ze wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych z tytułu różnicowania w kierunku działalności nierolniczej lub ułatwiania startu młodym rolnikom. Pieniądze można przeznaczyć na wiele inwestycji, m.in. na budowę, zakup sprzętu czy sadzonek, na różnicowanie produkcji. Środki z programu tzw. restrukturyzacji małych gospodarstw mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i zwiększenia produkcji rolnej. Liczba cyberataków przeciwko Sojuszowi była w 2016 roku o 60% większa niż rok wcześniej, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla Die Welt. Zdaniem ekspertów za większością tych ataków stały inne państwa. Ze względu na skalę środków użytych do ataków musiały to być instytucje państwowe innych krajów, a nie prywatni hakerzy, ocenił Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO zwrócił uwagę na groźbę politycznych manipulacji. Sojusz dysponuje zespołami interwencyjnymi, które w przypadku zagrożenia będą wspierać kraje NATO, pomagając im w lepszej ochronie sieci internetowej. Ona tu będzie miała, kurwa, 10 worów, nabrała cichów od zakonnicy, nieprzyzwoicie. Na południu kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy kraju miejscami słaby śnieg, a na wybrzeżu możliwy marznący deszcz. Temperatura maksymalna od minus 8 stopni na południu na wschodzie do plus 4, minus 1 stopnia na północy, tylko nad samym morzem 0 i 1 stopień. Wiatr słaby, umiarkowany, nad samym morzem okresami dość silne, porywiste. Na barometrach w Warszawie 1029 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Dobra. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat bezpieczeństwo militarne Polski. Naszym gościem będzie pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja rozmów i spotkania z gościem na antenie Radia Maria o 21.30. Uwaga! Zapraszamy na najbliższe sympozjum w styczniu, 25 stycznia 2017 roku. Sympozjum z okazji patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego. Sympozjum pod tytułem Oblicza dumy Polaków. A widzisz, mówili, że dla osób niepełnosprawnych będzie dużo teraz pracy, więcej pracy. Ksiądz biskup Adam Bo Polska nie rozumiała tak dużo. W kościele polskim zapędzić kogoś do kopania rowu. Temat duma z bycia Polakiem w ujęciu nie każdy świętego może. Jana Pawła teraz II. Są różne prace. Następny wykład, wicepremier, dla osób ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński. Temat poczucie dumy z kultury i dziedzictwa narodowego. Minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz, poczucie dumy z militarnych dokonań Polaków. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan Jarosław Szarek, duma z poczucia polskości. I pan redaktor Witold Gadowski, poczucie dumy z
wierności prawdzie. Informacje i zapisy w Toruniu, w kampusie akademickim, na Wyższej Szkoły Kultury nawet Społecznej i Medialnej, w tak zwanym porcie drzewnym. Telefon, informacji, zgłoszenia 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. A więc zapraszamy na to sympozjum oblicza dumy Polaków na 25 stycznia na godzinę 11 do Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym porcie drzewnym. Bóg zapłaci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem się z Grzegorz, moi już 10 minut po 13. Przed nami audycja aktualności dnia. Obudź się, Gospoda, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor wiara, zlecza naszych nasz bandara. Powstańcie z wąsych Boga syna. Obudź się, Gospoda, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor wiara, w sercach naszych nasz bandara. Powstańcie z wąsych Boga wzywa. Szanowni Państwo, prezydent Polski Andrzej Duda kończy dziś oficjalną wizytę w Izraelu i Palestynie w Jerozolimie. Pan prezydent wziął udział w spotkaniu na temat relacji polsko-izraelskich oraz bezpieczeństwa międzynarodowego organizowanym przez Izraelską Radę Stosunków Międzynarodowych i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W swoim wystąpieniu prezydent wyraził przekonanie, że budowa trwałych i dojrzałych relacji pomiędzy narodami powinna się opierać nie tyle na doraźnych interesach, ile na wspólnie wyznawanych zasadach i wartościach. Oto pełne wystąpienie pana prezydenta. Polskę i Izrael łączą bardzo dobre stosunki, a nasze narody ponad tysiącletnie dzieje wzajemnych relacji. Podejmowana w gronie eksperckim refleksja nad perspektywami współdziałania w przestrzeni międzynarodowej wydaje się więc nie tylko potrzebna, ale powiedziałbym nawet niezbędna. Tym bardziej, że w ciągu kilku ostatnich lat powiedzieć można, historia przyspieszyła i to gwałtownie. Pojawiły się nowe wyzwania i zagrożenia, na które powinniśmy wspólnie szukać odpowiedzi. Szanowni Państwo, otwierając dzisiejsze seminarium, chcę przedstawić kierunki prowadzonej przeze mnie polityki zagranicznej. Jestem głęboko przekonany, że budowa trwałych i dojrzałych relacji pomiędzy narodami powinna się opierać nie tyle na doraźnych interesach, ile na wspólnie wyznawanych zasadach i wartościach. Dlatego priorytety prowadzonej przeze mnie polityki ogniskują się wokół dwóch uniwersalnych pojęć. Pojęcia bezpieczeństwa oraz pojęcia wspólnoty. W świecie uwikłanym w konflikty, zmagającym się z coraz bardziej brutalnymi aktami terroryzmu, poczucie bezpieczeństwa oraz właśnie przynależności do wspólnoty to podstawowe pragnienie naszych społeczeństw. Najlepszą gwarancją światowego pokoju i bezpieczeństwa jest solidarna, prowadzona z konsekwencją i determinacją obrona porządku opartego na prawie międzynarodowym.
kluczowym tego elementem jest znaczące wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony wszędzie tam, gdzie działają czynniki stanowiące realne zagrożenie dla stabilności i pokoju. Niezależnie od miejsca czy charakteru tego zagrożenia, konwencjonalnego bądź hybrydowego, należy więc doprowadzić do sytuacji, w której każdy, kto choć na chwilę ulegnie pokusie działania wedle logiki prawa siły, a więc z użyciem środków militarnych, szybko zrozumie, że zwyczajnie mu się to nie opłaca. Właśnie na tym mechanizmie opiera się prawdziwa siła prawa. Dlatego strategicznym celem Rzeczypospolitej Polskiej jest jak najszybsza implementacja wszystkich decyzji podjętych przez Sojusz Północnoatlantycki podczas szczytu NATO w Warszawie w zeszłym roku. Dotyczy to zwłaszcza ustanowienia wysuniętej, wzmocnionej obecności Sojuszu na tak zwanej wschodniej flance, a także intensyfikacji współpracy z partnerami NATO w basenie Morza Bałtyckiego oraz na wschodzie. Wszędzie tam, gdzie prowadzone są dziś agresywne działania podważające europejski ład oparty na umowach międzynarodowych. Bezpieczeństwo poprzez odstraszanie nie wyklucza dialogu. Przeciwnie. Zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy do dialogu gotowi. Jednak aby ten dialog był efektywny, musi być prowadzony z pozycji zaufania do własnego potencjału obronnego. Właśnie dlatego Polska sukcesywnie zwiększa swoje nakłady na siły zbrojne i przeprowadza ich dynamiczną modernizację. Nie ukrywam, że bardzo liczymy także na polsko-izraelską współpracę w dziedzinie obronności. Odpowiedzialna polityka bezpieczeństwa musi jednak wykraczać poza bezpośrednie sąsiedztwo. W gronie naszych sojuszników wielokrotnie podkreślałem, że Polska sprzeciwia się tak zwanej regionalizacji bezpieczeństwa i jego reglamentacji pomiędzy poszczególne obszary. Globalizacja i natura współczesnych zagrożeń sprawiają, że dotykają one również kraje oddalone od ich bezpośredniego źródła. Ponadto, jeżeli chcemy myśleć o bezpieczeństwie jako o istotnej wartości, musimy przyjąć, że jako takie jest ono niepodzielne. Innymi słowy, że wszyscy nasi sojusznicy zasługują na bezpieczeństwo w takim samym stopniu. Kierując się tak rozumianą odpowiedzialnością, Polska angażuje się w zwalczanie zagrożeń na Bliskim Wschodzie i w rejonie Morza Śródziemnego. Jesteśmy aktywnym członkiem międzynarodowej koalicji przeciwko tak zwanemu Państwu Islamskiemu. W ramach operacji Inherent Resolve uruchomiliśmy dwa kontyngenty wojskowe. Kontyngent powietrzny, realizujący zadania rozpoznawcze, i kontyngent szkoleniowy. W tym kontekście chciałbym wyrazić głębokie uznanie dla działań Izraela na rzecz zwalczania terroryzmu, w tym jego aktywnej współpracy z Egiptem celem likwidacji struktur Daesh na Półwyspie Synaj. Stanowi to dowód istotnego znaczenia państwa Izrael dla stabilizacji sytuacji w regionie. Odpowiedzialna polityka bezpieczeństwa to także pomoc humanitarna i rozwojowa na terenach ogarniętych konfliktem. Kierowana troską wobec dotkniętych wojną w Syrii, Polska zwiększyła swoje zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Aktywnie działamy też na rzecz stabilizacji sytuacji w basenie śródziemnomorskim w związku ze zjawiskiem masowych migracji na kontynent europejski. Mogę dziś z satysfakcją powiedzieć, że Polska była tym państwem Unii Europejskiej, które jako jedne z pierwszych konsekwentnie zwracało uwagę na konieczność walki z kryzysem migracyjnym u jego prawdziwych, bezpośrednich źródeł. Pomoc humanitarna stanowi tu niezmiennie jeden z kluczowych instrumentów. Szanowni Państwo, Rzeczpospolita Polska ma świadomość, że dla Izraela podstawowym wyzwaniem w regionie Bliskiego Wschodu pozostają relacje ze stroną palestyńską. Niezmiennie wyrażamy poparcie
dla inicjatyw mających na celu wypracowanie dwupaństwowego modelu pokojowej koegzystencji. Wierzymy, że wznowienie rozmów pokojowych jest możliwe, jednakże bez narzucania konkretnych rezultatów, które winny zostać wypracowane w drodze bezpośrednich negocjacji pomiędzy dwiema stronami. Wynikający z nich trwały pokój powinien uwzględniać interesy obydwu stron, w tym bezpieczeństwo państwa żydowskiego, uznanie Izraela przez kraje arabskie, a także pełną normalizację stosunków z nimi. Napięcia i konflikty we współczesnym świecie powodują coraz większe podziały na arenie międzynarodowej. Karmią się one partykularyzmem i brakiem wzajemnego zaufania. Odczuwają to nasze społeczeństwa, które doceniają dziś wartość międzynarodowej wspólnoty, zarówno tej budowanej na poziomie politycznym, jak i na poziomie gospodarczym. Musimy pamiętać, że razem zawsze jesteśmy silniejsi i mamy większe możliwości działania. Dlatego Polska chce rozwijać współpracę pomiędzy narodami na trzech płaszczyznach: regionalnej, europejskiej i globalnej. Konsekwentnie zacieśniamy relacje z naszymi partnerami w Europie Środkowej. To nie tylko Grupa Wyszehradzka. Zainicjowaliśmy również współpracę państw tak zwanego Trójmorza, czyli krajów położonych między Morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Zależy nam na tym, by obszar ten stał się zintegrowany pod względem infrastruktury transportowej oraz energetycznej. Aby zintensyfikować współpracę w tych dziedzinach, postanowiliśmy zorganizować w Polsce drugi szczyt państw Trójmorza, który odbędzie się już za kilka miesięcy, w lipcu 2017 roku we Wrocławiu. Będąc odpowiedzialnym członkiem Unii Europejskiej, Polska jest rzecznikiem europejskiej jedności. Rozwój sytuacji w Europie pokazuje jednak, że Unia wymaga niezbędnych zmian. Powinny one podnieść demokratyczną legitymację i zwiększyć zaufanie obywateli do jej instytucji, a także wzmocnić jej konkurencyjność gospodarczą oraz pozycję na arenie międzynarodowej. Angażujemy się w rozwiązywanie bieżących problemów tak, aby Europa osiągnęła poziom stabilności niezbędny do podjęcia wspólnego wysiłku reformy Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie ma dla nas więź transatlantycka. Stany Zjednoczone są w naszym przekonaniu filarem stabilności euroatlantyckiego świata oraz naszym głównym sojusznikiem na arenie międzynarodowej. Dlatego zależy nam na pogłębianiu relacji dwustronnych w takich dziedzinach jak obronność, energetyka czy innowacje. Nie ma co kryć, że liczymy na owocną współpracę z nową administracją amerykańską w tym zakresie. W perspektywie globalnej chcemy rozwijać współpracę gospodarczą wszędzie tam, gdzie istnieje ku temu potencjał. Jako prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej szczególnie zależy mi, aby kontakty na najwyższym szczeblu prowadziły do aktywizacji współpracy inwestycyjnej, także z krajami położonymi na odległych Polsce kontynentach, na Dalekim Wschodzie czy w Afryce. Przy tej okazji chcę wyrazić wielką satysfakcję z wysokiego poziomu wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Izraelem. W dalszym ciągu dostrzegamy jednak duży potencjał dla pogłębiania współpracy w dziedzinie innowacyjności i wysokich technologii. Izrael jest absolutnie jednym z niekwestionowanych liderów w dziedzinie innowacji. Dlatego razem ze mną przyjechali tutaj młodzi ludzie, przedstawiciele polskich startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw, które mają nadzieję nawiązać współpracę z izraelskimi firmami. Liczę, że moja wizyta da poważny impuls do pogłębienia polsko-izraelskich relacji gospodarczych. Szanowni Państwo, znaczenie Warszawy jako centrum polityki w regionie Europy Środkowej wzrasta. Świadczy o tym rosnąca obecność zagranicznych ekspertów w stolicy mojego kraju. Swoje oddziały
otwierają w Warszawie nowe think tanki. Pojawiają się też zagraniczne instytuty badawcze. Z prawdziwą satysfakcją mogę dziś powiedzieć, że w tym roku w Warszawie uruchomione zostanie biuro American Jewish Committee. Jako wyraz rosnącego znaczenia Polski postrzegam też współpracę Izraelskiej Rady Stosunków Zagranicznych z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Mam wielką nadzieję, że współpraca ta będzie się nadal dynamicznie rozwijać. Nazbierała tu Szanowni Państwo, bezpieczeństwo oraz wspólnota to dwie fundamentalne dla Polaków wartości. Kiedy spoglądam na historię Izraela, widzę wyraźnie, jak istotne są również one dla narodu żydowskiego. Mam wielką nadzieję, że wartości te będą nadal filarem trwałego partnerstwa między naszymi państwami i naszymi narodami. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę owocnej dyskusji. To była wypowiedź pana prezydenta, jego wystąpienie dziś w Izraelu. Pan prezydent razem z małżonką rozpoczął wizytę w Izraelu, w Palestynie, w poniedziałek. Chodźcie sobie do zakonnicy regularnie, zbieraj sobie zakonnicy, nie z tego pełno.